Jesteśmy na żywo. Dzień dobry wszystkim, którzy czekali. Przepraszamy za bardzo duży poślizg, ale mamy dzisiaj dosyć sporego pecha, może dlatego, że to pierwsze spotkanie i pewnie gdzieś tam się wszyscy troszeczkę tremowaliśmy, czy uda nam się połączyć. Mamy też taką aurę, że nie możemy się połączyć z panem Tomaszem Tarasinem, ponieważ przez Polskę przechodzą burze, ale obiecuję państwu, że na pewno spotkanie z panem Tomaszem się odbędzie, tak samo z panem Piotrem Dzięciołem. Niemy, nieme, czy wcześniej nad Niemnem powraca. Taki roboczy tytuł mamy. Jest pan Tomasz Tarasin, także pozwólcie państwo, połączę się. Witamy panie Tomaszu. Pan Tomasz nas widzi, ale mam nadzieję, że zaraz włączy głos. Także będę kontynuował. Nasze robocze, jest i pan Piotr Dzięcioł, także wszyscy jesteśmy już w komplecie. Też połączymy się. Dzień dobry panie Piotrze. Przepraszam, ale korki. Mieszkam daleko od domu. Nie 13, nie piątek, udało nam się to najważniejsze. Musiałem jeszcze, mimo że często się łączę przez Zooma, to musiałem jeszcze zrobić jakąś upgrade, bo no. Ma pan jakąś nowszą wersję. Myśmy przed chwileczką zaczęli, właściwie nie zaczęli. Zamknę tylko drzwi, żeby... Dobrze, dlatego, że... pan Tomasz pokazuje. Czy pan słyszy nas, panie Tomasz? Tak, słyszę. Super. Dobrze, to ja zacznę jeszcze raz w takim układzie, bo jesteśmy w komplecie i nie muszę mówić o aurze, która jest w Polsce, bo faktycznie mnie za oknem leje. On nawet widzimy twoją małżonkę, Tomek. A, myślałem, że okej. Tak, jak zwykle razem. Dzień dobry wszystkim, którzy nas oglądają. Ten program jest emitowany live na fanpage'u oraz na YouTubie. Będzie też prawdopodobnie stream, w tej chwili jest, ja nie mam podglądu, jeżeli nie, to udostępnimy. Także wszystkich, którzy czekali na to, a tych pytań dostałem dosyć sporo, osób, które były zainteresowane, witam serdecznie. I zanim przedstawię i powitam gości, którzy są najważniejsi w dzisiejszym programie, powiem, że nasze spotkanie ma taki roboczy tytuł Nad Niemnem powraca. Co to znaczy Nad Niemnem powraca? Ano to, że rok temu byliśmy, dokładnie prawie, że rok temu byliśmy na Grodzieńszczyźnie w terenach nadniemeńskich z całą tą ekipą, ale jeszcze było nas parę osób i zrobiliśmy tam film Niemy, Niemen, dalsze losy prawdziwych bohaterów na podstawie mojej książki też i z relacji z naszej wizyty. I ten film prawdopodobnie, mam nadzieję, że zaraz reżyser filmu potwierdzi, w tym miesiącu będzie zakończony. I prawdopodobnie w przeciągu najbliższych miesięcy uda się go, będzie wyemitowany w Telewizji Polskiej, także mam nadzieję, że go państwo zobaczycie. Cóż, będę czynił powinność przy powitania gości. Zacznę od jedynej tutaj pani, ale bardzo ważnej, pani Iwona Katarzyna Pawlak, czyli Justyna Orzecka. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Robercie, Piotrze, Tomku i Adamie i Jarku. Pan Adam Mariański, Kasiu. Czyli Jan Bohaterowicz z filmu Nad Niemnem. Dzień dobry. Bardzo mi miło gościć u państwa. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I cóż, no cieszę się na to spotkanie. Bardzo mi było. Pan Piotr Dzięcioł, kierownik produkcji filmu Nad Niemnem, a dzisiaj producent, między innymi Oscarowy, także mamy zaszczyt mieć tutaj w swoim gronie osobę, która otrzymała Oscara za film Ida. Ale nie tylko z tego pan jest znany, także, ale dzisiaj będziemy rozmawiali nie o Idzie, chociaż mam pytania od naszych czytelników, widzów do pana też o inne filmy, także później pozwolę sobie zapytać. Także dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan Tomasz Tarasin, to jest taka osoba i taka funkcja, którą wszyscy
ciężką pracę danej osoby, takiej osoby widzą, natomiast nigdy nie widzimy, kto stoi za tą kamerą, czyli operator kamery w filmie Nad Niemnem, ale nie tylko, między innymi w drugim moim... Operator obrazu. Obrazu, tak. To jest, no tak. Dziękuję, Piotr. Także, proszę mnie poprawiać, bo ja nie jestem filmowcem. Z kolei, w związku z czym, jeżeli popełnię jakiekolwiek błędy, one często wynikają z prostej niewiedzy albo z omyłki. Witam, panie Tomaszu. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że się mogę z państwem znowu spotkać. My również. Młodsze pokolenie reżyserów, reżyser filmu Niemy Niemen, dalsze losy prawdziwych bohaterów Nad Niemnem, pan Jarosław Banaszek. I nie tylko tego filmu, także witam pana, panie Jarku. Witam, dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi jest gościć w tak zacnym gronie. Grono mamy zacne. Grono mamy zacne i ja mam nadzieję, jeżeli te nasze spotkania będą wzbudzały zainteresowanie, to je na pewno poszerzymy o jeszcze większą grupę, ponieważ ekipa filmu Nad Niemnem była zdecydowanie większa. Część niestety tych bohaterów, o których będziemy rozmawiali, już od nas odeszła, ale duże gro jest wśród nas i na pewno będziemy chcieli te osoby również zaprosić. Dzisiejsze to spotkanie potrwa około godziny. Jesteśmy opóźnieni, także gdzieś tak do 19.10. Podzielimy to na dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła filmu Nad Niemnem, a druga część naszego wyjazdu i filmu Niemy Niemen, czyli tak naprawdę to, co państwo rok temu na Grodzieńszczyźnie. I postaram się zadawać państwu pytania. Oczywiście to nie jest konieczne, żebyśmy tylko i wyłącznie na te pytania odpowiadali. Myślę, że też będzie dyskusja, także sobie spokojnie narzucimy inny kanon. Natomiast mam mnóstwo pytań od osób, które napisały do mnie na fanpage'u i zależy mi też na tym, żeby tym osobom zainteresowanym odpowiedzieć na te pytania. Czy słychać? Tak, jest okej. Okay. Dobrze, to pierwsze pytanie mam. Do pana Piotra. Tak śmiesznie sformułowane i takie zacytuję. Cóż za szarlatan w 1985 roku wpadł na pomysł, żeby nakręcić Nad Niemnem w dobie, kiedy tak naprawdę ludzie jeszcze pamiętali stan wojenny, tak? A film Nad Niemnem, czy cała filozofia niemna, to nie był zbyt popularny w tamtych czasach temat. Ja myślę, że więcej mógłby powiedzieć tutaj Tomek Tarasin, który ze Zbyszkiem Kuźmińskim, czyli z reżyserem, już wcześniej współpracował. No, był to pomysł Zbyszka Kuźmińskiego, o ile dobrze pamiętam. Też się troszeczkę dziwiliśmy, że dostaliśmy zgodę na realizację tego filmu. Ale no, początkowo nie wyglądało tak różowo. W pewnym momencie wystąpiliśmy o możliwość dokumentacji. Chcieliśmy pojechać do Grodna, w te miejsca, w których pojechaliśmy po tylu latach, żeby zobaczyć to wszystko. I w zespołach filmowych, w których ten film był produkowany, powiedziano nam, lepiej bądźcie ciszej, to dalej zajedziecie, jak to się mówi. Także niestety nie pojechaliśmy obejrzeć autentycznego Niemna i tych miejsc, w których ten film się dzieje. No były to dziwne czasy, niemniej jednak dostaliśmy zgodę na realizację tego filmu i bardzo dobrze, że w tamtych czasach ten film powstał. Miał ogromną popularność w kinach, masę ludzi obejrzało ten film. Także był potrzebny. To zapewne. Panie Tomaszu, pamięta pan? Cóż to za szarlatan stał za... No, ja muszę wspomnieć tutaj scenarzystę filmu Nad Niemnem, pana Kazimierza Radowicza, który był współautorem scenariusza i również jednym z pomysłodawców, żeby ten film w ogóle powstał. On jak gdyby zapłodnił, że tak powiem, Zbyszka Kuźmińskiego pomysłem. No i potem razem napisali scenariusz, właściwie adaptację książki Elizy Orzeszkowej i w ten sposób ten film udało się zrealizować później.
Pan Kazimierz, z tego co wiem, niedawno zmarł, odszedł od nas i jeden z jego projektów, o który praktycznie walczył przez całe życie, czyli Meir Osofowicz Elizy Orzeszkowej, no, nie został zrealizowany. Czyli zadanie przed państwem jeszcze, by dokończyć projekt. Nawet wiem dlaczego, bo rozmawiałam z nim przez telefon swojego czasu. Nie otrzymał po prostu dotacji finansowej z PiS-u. I bardzo się tym zmartwił, aby to pierwsze w ogóle takie dotacje, pierwszy raz udostępniano środki na finansowanie filmów i ten projekt nie dostał jakby należytego wsparcia. No, no przykra sprawa, no tak się stało. Nie on jeden, natomiast no szkoda, że nie doceniono tak wielkiego reżysera z takim dorobkiem. Podejrzewam, że nie on pierwszy i nie podejrzewam, że niestety nie ostatni. Tak, tak to już bywa w instytucjach, które decydują o dotacjach. I szczególnie zawsze często cierpi na tym kultura. A jak państwo trafili? Pani Kasiu, jak pani trafiła do filmu? Ja muszę zapalić światło. Ja trafiłam do filmu. Do filmu trafiłam przez szkołę filmową. Być może był to pan Machulski, mój dziekan, opiekun roku, być może jeszcze parę osób, które stwierdziły, że mogą wytypować studentki. I właśnie nią byłam. Poszłam na casting, udało się. Były to takie zdjęcia próbne czytane. Nie widziałam ani Adama, ani żadnej innej studentki. Było to indywidualne spotkanie z reżyserem, z operatorem i po odbyciu tych zdjęć otrzymałam w krótkim czasie wiadomość, że zostałam wybrana. Także był to bardzo taki dla mnie ekscytujący moment. No i wielka niewiadoma, jak to będzie, bo jeszcze nie grałam nigdy w filmie i był to mój ewidentnie pierwszy występ przed ekranem. To mam następne pytanie, tak żeby skończyć ten wątek. Czy pani, jak otrzymała pani tę informację, czy pani przespała noc? No, to było tak, że nie spałam wiele nocy, ponieważ były te egzaminy końcowe studiów w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. I muszę powiedzieć szczerze, że byłam pochłonięta tymi egzaminami, przygotowaniem się do dyplomu teatralnego i ten film stał się później moim dyplomem, jednym z dyplomów końcowych, więc nie był to jedyny moment taki ważny w moim życiu. Poza tym powiedziałam, że to była wielka niewiadoma, więc najpierw skupiłam się na zdaniu egzaminów i równocześnie, ponieważ było to już lato, przygotowywałam się do szycia kostiumów, miar, spotkań, czytania scenariusza, rozmów z reżyserem. No i później w krótkim czasie pojechaliśmy wszyscy na plan. Było to lato, 85 rok. Panie Adamie. W sumie bardzo, bardzo podobnie. Podobnie jak u Kasieńki, no to może małą różnicą, no jest starszy od Kasi. Ja już byłem aktorem zawodowym, byłem aktorem Teatru Narodowego w Warszawie. Zostałem aktorem w 82 roku, 1982 roku. Otrzymałem dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i zostałem zaangażowany przez mojego pierwszego dyrektora, mistrza Adama Haniszkiewicza. Potem oczywiście nasz stan wojenny, sytuacja bardzo, bardzo nieciekawa dla środowiska. To też taka dygresja. Ja akurat w odróżnieniu od innych kolegów pewne wnioski wyciągnąłem i wiem, że podział środowiska nigdy niczego dobrego nie przyniósł nam. Rok 85. Aha, ważna rzecz. Ja już byłem po filmie Sobuń i Panna Huberta Drapeli, jak dziś pamiętam, w zespole Perspektywa, gdzie grałem niejakiego trębala. Nie była to główna rola, ale dość znacząca. I w momencie, kiedy otrzymałem telefon, a wtedy nie było telefonów komórkowych, ja nie miałem w moim wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie również telefonów,
No, jedyną szansą komunikacji telefonicznej był Teatr Narodowy, słynna centralka. I po prostu pamiętam, że Piotr Dzięcioł chyba zadzwonił z taką stroną propozycją odnośnie, nie powiem castingu, tylko zdjęć próbnych. Szybciutko wsiadłem w pociąg relacji Warszawa Centralna, Łódź Fabryczna. Pojawiłem się na zdjęciach próbnych. Był oczywiście pan Kuźmiński, był pan Kazimierz Radowicz. I oczywiście rozmowa zapoznawcza i potem przymiarki do dość takich ciekawych scen, które ewentualnie były potem brane pod uwagę, czy ja będę mógł podołać wyzwaniu, to znaczy zagrać Janka Bohaterowicza. Wtedy Kasienki też nie spotkałem. No, zdjęcia trwały chyba ze 3 godziny, oczywiście rozmowy i tak dalej. Po czym wróciłem do zajęcia narodowym w Warszawie i rzeczywiście, muszę powiedzieć, bardzo szybko, walka telefoniczna, przesympatyczny głos Piotra Dzięcioła, oznajmiający mi, że decyzja zapadła i że został zaproponowany o roli Jana Bohaterowicza. Bardzo się ucieszyłem. Potem podobnie jak Kasienka, scenariusz, spotkania, rozmowy. No i w końcu pierwszy klap. Tak to wyglądało. Jeszcze po drodze była zmiana koloru włosów. Ach nie, no, błagam, Piotrze. Nie, no, to po prostu masakra, ja tego nie zapomnę, stres. No dzisiaj to może też, ale wtedy, jak dziś pamiętam, na ulicy, uroczej ulicy Piotrowskiej w mieście Łodzi, taki wyśmienity zakład fryzjerski. No i że ja, no tak, jak byłem szatynem, a nie głowym blondynem, no i tam farby i tak dalej, 3 godziny siedzenia, nie pamiętam, każdy jakiś miły dżentelmen czynił mi te dziwne rzeczy na głowie. Skończyło się tym, że siedziałem gdzieś na tam hotelu Światowi i w ogóle nie wychodziłem z tego hotelu, bo się po prostu miałem jajecznicę na głowie. I pan Zbigniew Kuźmiński przyjechał z Tomkiem Tarasinem. Zobaczyli, to powiedzieli, nie, no nie porozumieli. Następnego dnia w artyście uroczych pani charakteryzatorek do normalnego zakładu fryzjerskiego, jak dziś pamiętam, na Bałutach, gdzie pani Zosieka powiedziała, kto panu to zrobił na głowie? Czyli pan ma popaloną głowę, zaraz to panu naprawimy. I tak już to zostało. Uratowała mnie moje głosiny. Za to do dzisiaj sobie bardzo wdzięczny. Panie Jarku, a pan kiedy obejrzał pierwszy raz Nad Niemnem? No właśnie obejrzałem w ciekawych okolicznościach. Nie wiem, czy dzisiejsza młodzież, że tak klasycznie powiem, w ogóle wie, że było coś takiego jak kina objazdowe. I w mojej szkole podstawowej, no to pewnie był rok 85 bądź 6, pojawił się pan z projektorem czy dwoma, już nie pamiętam, i na sali gimnastycznej rozwiesił jakiś taki przenośny ekran i oglądaliśmy z połową szkoły film na sali gimnastycznej, no więc to ciekawe okoliczności, tak chyba niewielu z młodszych pokoleń w ogóle zetknęło się z czymś takim, a ja uwielbiałem gazdowe kina, się wychowałem w małej miejscowości i przyjazd takich kin to była absolutna magia. Obejrzałem kilka naprawdę fajnych filmów. Pamiętam, że Felliniego u nas na wsi wyświetlali, Miasto Kobiet. No. To było naprawdę metafizyczne odczucie. Ja pamiętam kino objazdowe, ale to nie był tak ambitny film. Pierwszy, który widziałem, to była Wiosna, panie sierżancie. Takie o milicji, która miała być taką pozytywną służbą. Okej. Czyli parę lat temu. Nie była to przygoda rok temu. Podczas naszego wyjazdu, tak? Tak, tak. I tak dopiero teraz sobie się zastanawiam, rzeczywiście to niezwykłe, że ten film w tamtych czasach powstał. Rzeczywiście musieliście jakoś zmylić czujność cenzury, żeby tego rodzaju propagandę antykomunistyczną
przepchać. Podziwiam. Czy były jakieś problemy z tego tytułu, że żeście robili ten film? To do pana Piotra i do pana Tomasza. Tak? Poza tym, że nie pozwolono nam pojechać na Białoruś, żeby zobaczyć te miejsca, nie było najmniejszych problemów. Jasne, czyli było w miarę. Tak. Ja też to nie przypominam. Znaczy, robiliśmy normalnie, jak każdy film. I... Film po zrealizowaniu wszedł do szerokiej dystrybucji, miał ogromną widownię, także gdyby było inaczej, to byłby w jakimś sensie blokowany. On był normalnie dystrybuowany z dużym sukcesem. Ile widzów widziało, Piotrze, pamiętasz ten film? 7 milionów? Nie pamiętam. Nie. W każdym razie chyba 7 milionów. Na 7 milionów, ja pamiętam. Dostałem maksymalne tantiemy, jak na tamte możliwości. No, to nawet Vega by nie przebił tego. Ja też dostałem, nawet mogłem sobie za nie telewizor kupić. Ale kolorowy czy... Kolorowy, tak. Kolorowy. Rubin? Nie, Panasonic. Wow. Był drogi wtedy. Ja podgrywam cały czas. W Peweksie. Peweksie, właśnie. Największe przygody na... Tak, no pan Adam trochę powiedział o włosach, tak? Na planie. Takie mam pytanie. To zaczniemy może od pani Kasi, tak? Jakie były pani największe przygody? Na planie. No, każdy dzień zdjęciowy był przygodą, bo wszystko dla mnie było zupełnie nowe. Ja grałam w etiudach w szkole filmowej, nawet u tak sławnych reżyserów jak Pasikowski, jak Treliński, jak Żamoida. No i tam jakby to były te pierwsze szlify, wiedziałam gdzie się ustawić, ale to były takie studenckie etiudy na Marysinie kręcone, także to były takie sprawki. Natomiast tutaj była ekipa wielka, ogromna ekipa, wszyscy znali jakby ten film od wielu lat, pracowali w nim, a ja studentka byłam pierwszy raz. Zresztą pytałam się wiele osób, jak to się robi, żeby mi pomagali. Rozmawiałam z aktorami, rozmawiałam z operatorami. Także wszyscy pomagali, no tak jak się pomaga młodej osobie, która wchodzi jakby w temat nowy, zupełnie nieznany. A tak, no to każdy dzień był ciekawy. Zawsze się coś działo. Zresztą nie opuszczało nas poczucia humoru, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że nawet takie bardziej dramatyczne sceny zawsze są przełamywane gdzieś tam w offie czy w czasie przerw. No, takimi dowcipami, wszyscy się wygłupiamy, żeby trochę to tak jakby zelżyć. I dopiero kiedy jest klaps, wtedy jest pełna mobilizacja. Także była to też taka przygoda wśród fajnych ludzi, pełnych wigoru, entuzjazmu, no w różnym wieku, ale nie czuliśmy jakby różnicy wieku, ponieważ był jeden cel, było zadanie, był film, był scenariusz i świetnie się bawiliśmy, również i po planie. Nawet ostatnio Piotrek Ćwikliński, którego pozdrawiam, bo chyba nas ogląda, jak również Grzesiek Kruszewski, też obaj mieszkają obecnie w Kanadzie, są chyba dzisiaj przez tę szybkę nas oglądają, to otrzymałam parę zdjęć takich z bankietu, Piotrze, tak, tylko to prywatnie może pokażę, bo tam po prostu są stoły zastawione i jest pełna ekipa. Także to było bardzo miłe, a nigdy nie widziałam żadnych zdjęć takich prywatnych, tylko właśnie takie z planu. Także była to wielka przygoda. Później długo się zastanawiałam, czy jeszcze miałam takie wrażenia, takie wspomnienia. Jednak nie, jednak ten pierwszy film zawsze jest tym pierwszym filmem i pierwszą reakcją na zupełnie nowy rejon działalności twórczej, jak mi się wydawało, od początku do końca była to twórczość przez duże. Mieliśmy przez moment 7 osobę, a uciekł kotek pana Tomasza. Ale żona się pojawia od czasu do czasu. Cześć Kamila. Niepostrzeżenie. Ja wrócę. Piotrek Ćwikliński był mikrofoniarzem i on chyba faktycznie mieszka w Kanadzie. Grzegorz Kruszewski,
asystentem reżysera i mieszka w Stanach. Też mam z Grzegorzem szczególnie jeszcze kontakt. Dla mnie największą przygodą było to, że ja mogłem robić ten film. Ja byłem młodym, można powiedzieć, niedoświadczonym kierownikiem produkcji. Wcześniej zrobiłem dwa małe filmy i w momencie, kiedy otrzymałem propozycję, no to było przerażenie, czy ja sobie poradzę, tym bardziej, że umówmy się, Zbyszek Kuźmiński był sporo ode mnie starszy, był to reżyser z dużym doświadczeniem, podobnie operator i mówi się o tak zwanej trójce realizatorskiej. Ja tam byłem najmłodszy i miałem chyba największą tremę przed tą produkcją, ale okazało się to, co już powiedziała Kasia, że atmosfera w czasie produkcji była wyjątkowo dobra i naprawdę czuliśmy się jak grupa przyjaciół, którzy pracują przy czymś, co gdzieś tam zostanie na zawsze. No to najlepszy jest dowód, że minęło wiele, wiele lat i my dalej o tym filmie rozmawiamy. Także dla mnie to była wielka przygoda. Super. Panie Adamie. No za włosami, tak? Przypominam sobie, że właśnie na tych zdjęciach próbnych pan Zbyszek Kuźmiński zadał mi pytanie: panie Adamie, czy pan ma coś wspólnego z życiem wiejskim? Prawda jest taka, że moim pierwszym rodzinnym miastem jest Radom, drugim Warszawa. Ze strony rodziny nie miałem żadnych, że tak powiem, powiązań z prawdziwą wsią. Naprawdę, do czasu realizacji tego filmu, ja raz w życiu byłem u babci mojego kolegi pod Kozienicami na wsi 3-4 dni. Bardzo mi się podobało, natomiast no, stanowiłem niebywały ubaw dla okolicznych mieszkańców. Czy to orka, czy nawet koniki, czy krówki, no, patrzyły na mnie szalenie, szalenie wyrozumiale i z ogromnym poczuciem humoru się wykazały. I tutaj rzeczywiście miałem pewien problem, oczywiście były jakieś przygotowania i tak dalej, ale jest przeurocza scena orki i bardzo piękny dialog z Kasią, z Justyną Orzelską i oczywiście te dwa konie, Matko Boska, ja mówię, one w ogóle nie mogły ruszyć na planie, no, cała ekipa, wiadomo, bardzo mi życzliwa, ale są też i okoliczni mieszkańcy. Ja do tych koników już mam te lejce przepasane, mam ten 18-wieczny, 19-wieczny pług, ten bardzo uważam, żeby nie uszkodzić, no i te dwa piękne końskie zady. Ja mówię do nich, wio, nic. Spojrzały na mnie z politowaniem. I nagle jeden z mieszkańców, chyba właściciel tych koników, mówi do mnie tak: panie Bohaterowicz, one pójdą na wie. No i rzeczywiście powiedziałem wie i koniki ruszyły ku uciesze reżysera, kierownika produkcji, operatora, no i mojej również. A potem było coraz sprawniej, ja się zaprzyjaźniłem z tymi zwierzakami. No było mnóstwo zabawnych, sympatycznych zdarzeń. Panie Tomasz. No, ja muszę powiedzieć tak, że no ten film nie był może dla mnie przygodą, tylko zadaniem do wykonania. Najważniejsze było, żeby dobrać odpowiednią ekipę do tego, żeby wszystko właśnie szło sprawnie i w atmosferze przyjacielskiej. I to się właśnie udało, dlatego muszę wspomnieć parę osób. Operatora kamery Zbyszka Hałatka, czy mistrza oświetlenia Kazia Pawlaka, czy Sławka Klębę, który prowadził Ostrość. Jak również drugiego reżysera Karola Chodurę, który bardzo pomagał reżyserowi Kuźmińskiemu w realizowaniu planów masowych i w ogóle zajmował się wszystkimi szczegółami dotyczącymi rekwizytów. Także i bardzo znał jak gdyby czas, historię, w której akcja filmu się dzieje. Także bardzo był pomocny reżyserowi. Niestety Karola też już między nami nie ma.
Bardzo również świetny był dźwiękowiec, pan Jan Żrosł, który zrobił wiele filmów i tutaj z nami współpracował. Potem napisał świetną muzykę do filmu pan Andrzej Kurylewicz. Muzyka ta do dzisiaj jest, że tak powiem, często powtarzana i grana jest w Filharmonii między innymi. Jeszcze trzeba powiedzieć o Basi Śródce, o pani Marii Burdetkiej. No tak. Właśnie. Mieliśmy naprawdę bardzo dobrą ekipę i taką, no, z którą się dobrze pracowało. Ja jeszcze chciałem dodać jedną rzecz. Moja mama pochodzi z Kresów. Żyje do tej pory, Bogu dzięki. Ma już 94 lata, żyje. Jest w dobrej formie. Ale dla niej ten film to był powrót do jej młodości. Bo ona w podobnych miejscach, oczywiście to nie były okolice Grodna, to był Wołyń, ale dla niej to jest chyba najważniejszy film, jaki ja wyprodukowałem. I ona kiedykolwiek, teraz już niestety nie może oglądać, bo już ma duży problem ze wzrokiem, ale jeżeli ten film kiedykolwiek szedł, ona do mnie mówiła, jeżeli będą gdzieś ten film wyświetlać, powtarzać w telewizji, zadzwoń do mnie. Ona zawsze ten film oglądała. I chyba to jest dla niej najważniejszy film, jaki ja zrobiłem do tej pory. Brawo. Pozdrawiamy pana mamy. Niech żyje. No chyba nie śledzi internetu, ale ważne, że ma się dobrze. Będziemy powoli kończyć ten wątek dotyczący nad Niemnem. Ja tylko... A tyle jeszcze jest do opowiedzenia. 45. Jeżeli nam pozwoli czas, to wrócimy jeszcze do tego tematu, a jeżeli Państwo wyrazicie chęć, to za jakiś czas bardzo chętnie skupimy się na niektórych wątkach i możemy się połączyć. No, mamy koronawirus, jak widać, ma też plusy. Tak? No, rok temu nikt nie myślał, że się przez Zooma będziemy musieli spotykać. No to w całkiem niezły sposób komunikacji, jak widać. Mam takie pytanie. No tak, bo jeszcze panie Robercie, trzeba powiedzieć, że możemy porozmawiać z Ewą Wenzel, z panią Marią Nowotarską, z panią Ewą Decubną, z panią... Czy państwo pomożecie w kontakcie? Marta Lipińska. Martą Lipińską. Bardzo. Markiem Sośnickim, który też nas ogląda chyba teraz. Także jest jeszcze dużo do opowiadania. Andrzej Prejtyk, który pozdrawia wszystkich. Sporo osób odeszło już. Janek Kaczmarski też chyba nas ogląda. No tak. Janek Kaczmarski był kierownikiem produkcji. Tak. Wiecie Państwo co, ja jestem może trochę, znaczy nie mam takiego sentymentu wynikającego z historii, tak jak pana Piotra mama, ale ja na tym punkcie, jak Państwo doskonale wiecie, mam lekkie wypaczenie mówiąc. Także ja bardzo chętnie się z Państwem będę spotykał, rozmawiał i możemy tak sobie przegadać naprawdę dużo, z wielką przyjemnością. Także na pewno wrócimy do tematu. Ja kończąc ten wątek nad Niemnem, to chciałbym spytać pana Tomasza, bo pan pracował przy cyfryzacji, tak? Tak. I dalej pan robi cyfryzację różnych seriali, czy już w tej chwili? No w tej chwili raczej nie, bo z powodu koronawirusa. No tak. Znaczy w tej chwili cyfryzacja stoi, ale zeszły rok był taki dosyć bogaty w cyfryzację różnych filmów, szczególnie w telewizji, ponieważ telewizja dostała granty takie z Unii Europejskiej właśnie na cyfryzację polskich filmów i był cały program taki, przy pomocy tego programu scyfryzowano około kilkuset filmów, także no to wiele osób przy tym pracowało. Także myślę, że w nowym rozdaniu finansowym znowu jakieś pieniądze z Unii Europejskiej przyjdą i będzie można dalej kontynuować, że tak powiem, rekonstrukcję filmów. No dlatego, że wiele jeszcze zasobów jest w archiwum i trzeba by tą rekonstrukcję dokończyć, tak żeby wszystkie filmy polskie, które zostały fabularne, i dokumentalne, te ważniejsze, które nie zostały do tej pory zrobione, żeby je jednak dla potomności zachować.
Niestety wersja kinowa do tej pory nie została zrekonstruowana. Niewiele nam brakowało. Piotrze, byśmy ich troszeczkę zmobilizowali do tego, ale no, jest jak jest, tak? Niektóre instytucje są dosyć trudne i miejmy nadzieję, że będą, bo jest to zupełnie inna jakość. Ja mam do pana, panie Tomaszu, zupełnie krótkie, ale inne pytanie. Pan również pracował przy Zaklętym Dworze, prawda? To jest bardzo popularny film, który akurat... Serial, tak. Skojarzę z dzieciństwa, który bardzo mi przypadł, znaczy do dzisiaj go oglądam z wielką też przyjemnością. On ma taki nastrój specyficzny. No tak, tak, to był taki bogaty dosyć film. Gdzie on był nakręcany? I przejdziemy, wracamy do Nadniebna. Tylko w jakich terenach on był nakręcany? Ten film był kręcony pod Łodzią. Niedaleko tam mieszka, pan Piotr mieszka obok tam właśnie. 3 kilometry od mojego obecnego domu. Tam była zbudowana dekoracja i po prostu ten film był zrealizowany tam, jak również w okolicach Walewic. Walewic to jest... Znaczy w środku Polski. Słynna stadnina Koni. Słynna stadnina, niedaleko Łowicza. Jak również, no parę scen było realizowane również na Pogórzu, ale większość właściwie to była plenerów, była realizowana właśnie w Klęku pod Łodzią. No i reszta to było wszystko wybudowane dekoracje w atelier w Łodzi. Bardzo dobry scenograf, pan Tadeusz Wybult, był scenografem tego filmu i on bardzo z dużym pietyzmem te dekoracje zbudował. Także to tam było... Nie bez kozery to wydawałoby się, że ze względu na bogactwo... No jeszcze zapomniałem, że część była również w Arkadii koło Skierniewic. Tam w parku takim, także to było. To jest Nieborów, Tomku? Nieborowie, tak, Nieborowie. Nie bez kozery pytam o to, dlatego że tam właśnie widać tą sztukę państwa, którą państwo czynicie, dlatego że ja zawsze miałem wrażenie, że ten film był kręcony w górach. No bo Galicja i tak dalej, tak, nie wiem dlaczego, natomiast... No tak, ale to było, tam było tylko parę, że tak powiem, przebitek było z gór, jakieś takie krowy, które tam orzą, czy woły, a reszta było wszystko robione pod Łodzią. W płaskim terenie, o dziwne. Jasne. Okej, przechodzimy do drugiego tematu naszego, czyli do... Wspominamy naszą wycieczkę rok temu, i z której zrodził się film. W jakim stanie on jest w tej chwili, panie Jarku? Film. Żeśmy odjechali trochę od pana, ale to tak gdyby kolej rzeczy, tak? Teraz już będzie. No ja chętnie słucham doświadczonych bardziej ode mnie filmowców. Nie no, film, no to duże słowo film. No, myślę, że to jest taki rodzaj reportażu raczej, relacji z wyprawy. No. Niech pan nie komentuje tego, tak? No, film. No dobrze, rekordy. Jak to film powstaje w bólach? Na początku wiadomo, mieliśmy problem ze zdobyciem materiałów. No bo powiedzmy sobie szczerze, byliśmy tam 2,5 dnia bez dokumentacji, więc to było takie trochę łapanie rzeczy na gorąco. No okazało się, że mieliśmy jedną kamerę i brakowało tej drugiej kamery w montażu. Brakowało przebitek. Każdy filmowiec, dokumentalista zna ten ból. No więc jakoś tam bardzo nam się przydały fragmenty filmu, bo pomogły nam jakoś to urozmaicić. No i jakoś jak zwykle no korespondują z tematem, no bo po to tam byliśmy. No ale jesteśmy już po montażu, udało nam się załatwić profesjonalną kolor korekcję. Dzisiaj mam dostać próbki tej korekcji. Staraliśmy się właśnie jakoś dorównać do zdjęć pana Tomka, żeby to jakoś było, no nawet nie było trudne, no bo jakoś byliśmy w mniej więcej podobnej palecie kolorystycznej akurat. Coś jakoś składa. No z dźwiękiem oczywiście był problem, bo wiało straszliwie. Przyjechaliśmy pierwszy dzień, był niebywały upał, a w nocy, jak pamiętacie państwo, nastąpił przełom i wiało niesłychanie i troszeczkę musimy tam czyścić ten dźwięk, ale no chyba coś słychać. No i co, no to robimy dzisiaj chyba, albo jutro będzie lektor nagrywał komentarz, więc w zasadzie zostało złożenie dźwięku. No także jesteśmy na ukończeniu.
cóż mogę powiedzieć, no. Jak na tempo działania? Nieźle, no. Chyba wstydu nie ma, no. Jest kilka scen, no. Bardzo dało się kilka takich rzeczy na żywo złapać, co zawsze jest taką solą dokumentu czy reportażu, czyli spotkanie z panią Danutą jest w jakiś sposób wzruszające. Czy ta scena spotkania z przypadkowymi turystami z Polski, zupełnie niespodziewana. No i zobaczenie tych plenerów nadniemeńskich, porównanie do waszej pracy, to tak mogę sobie pozwolić na jakąś refleksję, no to naprawdę wykonaliście świetną pracę, bo Bóg czy Warta, czy okolice Łodzi, nie wiem, gdzie tam jeszcze kręciliście, absolutnie świetnie zagrały, też krajobraz wyreżyserowaliście dobrze. Moim zdaniem absolutnie wygląda to jak Niemen, a patrząc na to, co tam się wydarzyło po czasach komunistycznych, to moim zdaniem nawet w filmie ta okolica wygląda lepiej. Tego, o tym żeśmy nie powiedzieli na początku programu chyba, dlatego że żeśmy się tam troszeczkę zbierali, gdzieś to umknęło. Państwo byli rok temu wszyscy pierwszy raz nad Niemnem i pierwszy raz w Stronach Bohaterowickich. Nigdy wcześniej nie widzieliście, tak? Czyli właściwie literatura musiała wam, słowo pisane Lizy Orzeszkowej, pomóc przy tworzeniu tego filmu. Jak go oceniacie, panie Piotrze? Jak trafiliście? Bo ja znam pana opinię, ale na pewno chciałbym, żebyście się pani, pan Tomasz podzielili z tymi, którzy będą nas oglądać. Znaczy ja myślę, że gdyby w tamtych czasach, czyli te 30 lat temu, można było przynajmniej część scen naszego filmu tam nakręcić, to no byłby troszeczkę inny film, bo biorąc pod uwagę, wbrew temu, co pan Jarek mówi, jak te, szczególnie te wsie nad Niemnem, w jakim stanie się zachowały, ile tam jest jeszcze takiej dobrej architektury z tamtej epoki, to naprawdę można byłoby tam wiele scen nakręcić. Sam Niemen się zmienił z tego, co wiemy. On, poziom wody został podniesiony, on jest w tej chwili bardzo brzegi zarośnięte, także wydaje mi się, że to, co znaleźliśmy w Polsce, chyba lepiej zagrało. Ale na mnie ja pierwszy raz byłem na tamtych terenach i byłem pod ogromnym wrażeniem. No i oczywiście spotkanie z panią seniorką rodu Bohaterowiczów zrobiło ogromne wrażenie. Z panią Danusią rozmawiałem, pani Danusia Staniewska z domu Bohaterowicz, rozmawiałem kilka dni temu, ponieważ na Białorusi, jak państwo wiecie, nie ma żadnych obostrzeń związanych z koronawirusem. Martwiłem się, czy podniesie ten telefon, ale ma się dobrze, syn jej pomaga i mieszka samotnie tam w tych naszych Bohaterowiczach, to tak na marginesie. A pan, panie Tomaszu, jak pan to ocenia? Trafiliście, czy? Mnie się wydaje tak, że to, co myśmy zrobili w filmie, jest może lepsze od tego, co widzieliśmy, no tak muszę powiedzieć. Dlatego, że no oczywiście samo Grodno jest przepięknym miastem, jest wspaniale położone. To fakt. I wszystkie te góry i doliny, które tam, że tak powiem, różne poziomy miasta i tak dalej, no ale to w filmie Grodno nie występuje, prawda? Występują okolice nadniemeńskie i prawdziwe Bohaterowicze leżą na płaskim terenie, prawda? Niedaleko oczywiście Niemen płynie w dole, no tam w tej chwili co prawda jest zalew prawie, że także ta rzeka bardzo się rozlała i to byłoby, gdybyśmy tam robili ten film, to byłoby to niezbyt naturalne. Ja myślałem, Tomku, bardziej o tej takiej wsi, którą szliśmy. No tak, na wieś, no ale ta wieś, która tam jest podobna do wsi Koźliki, w której robiliśmy. Architektura jest właśnie bardzo, bardzo podobna. Dworu już nie ma, my mieliśmy piękny dwór. Mhm. Surowej woli. No tak, to prawda, no właśnie. No także
No dwór, który teraz nam zostanie, to też trzeba byłoby wybudować wszystko. Jadąc nawet na Białoruś, trzeba było, byłoby wybudować dwór, a tutaj w Polsce dwór mieliśmy już gotowy, dlatego że po prostu to jest budynek, w którym jest zamieszkały w tej chwili i on żyje, tylko został wynajęty do filmu i dzięki temu mogliśmy tam zdjęcia zrobić. Także... Już po naszym filmie, bo nad Niemnem, Andrzej Wajda kręcił tam pana Tadeusza. Tadeusza, no właśnie. No i to jeszcze innych filmów tam było kręcone. Czyli dyżurny... Zestawiliśmy w filmie właśnie ujęcie waszego dworku z ruinami, które są teraz i jest to no taki ciekawy kontrapunkt i tak samo jest, ciekawie to wygląda, kiedy jest zestawiona scena, kiedy pan Robert opowiada o ławeczce, gdzie zasiadał mentor Orzeszkowej i zestawienie tego ze sceną z filmu też pokazuje, jak wam się udało w sposób budujący odtworzyć ten świat, bo tu widzimy współcześnie po prostu zarośniętą alejkę, zdziczałą de facto, a przenosimy się dzięki magii kina właśnie w ten świat Orzeszkowy. Także no tak jak pan Robert mówi, no Eliza Orzeszkowa, no jak większość z nas pewnie z wiekiem docenia tę prozę, no rzeczywiście zainspirowała was do stworzenia, do wskrzeszenia tego świata. I tu się troszeczkę nam w reportażu, w filmie udało pokazać właśnie poprzez kontrast współczesnej Grodzieńszczyzny z Grodzieńszczyzną, którą wy wskrzesiliście z kart powieści, pokazać, jakby wskrzesić ten świat i pokazać, jaką siłę ma literatura, jaką siłę ma kino. No to jest taka moja refleksja też już postmontażowa. Pani Kasia trzyma zdjęcia, jedno po lewej stronie to jest Niemen w Grodnie, tak? Widać. Widać. No, tak, wszyscy widzą. To jest z, myślę, że to jest z zamku, tak? Tak, dokładnie. Piękna perspektywa, taki trakt turystyczny i to zobaczyliśmy, ten ogrom rzeki zwłaszcza nas bardzo poruszył i to było piękne. Dokładnie Bóg pięknie to odzwierciedlił, rzeczywiście był podobny, ale te rozlewiska i ten punkt akurat był wyjątkowo piękny, a to jest dom, rozmawialiśmy, tak, to jest dom Janka i Justyny w Bohatyrowiczach. To była wioska sąsiednia z Miniewiczami, których też żeśmy gościli i on jest już kompletnie zrujnowany. Tak jeszcze wyglądał 10 lat temu, a pani Barbara Wachowicz, która napisała książkę tak śladami kresowian i pisarzy polskich, też robiła zdjęcie tego domu, kiedy jeszcze tam były piękna roślinność, ta altanka, jeszcze kwitło wszystko. Natomiast myśmy zobaczyli już, pokazuję tutaj, zobaczyliśmy no już ruiny w sumie. I to będzie chyba na filmie, Jarku, o ile wiem, były takie ujęcia. Nawet zaglądaliście do środka. I to było troszeczkę przygnębiające, bo to wszystko niszczeje i być może za parę lat już w ogóle tego nie będzie, zostanie faktycznie taki parów. A w dole oczywiście Niemen ciągle żywy. No ten wątek Strzałkowskich jest poruszający. Odwiedziny domu i odwiedziny cmentarza i opis ich losu. Kto nie czytał książki poruszył. Niemen, to nazwisko Strzałkowskie niewiele będzie mu mówiło, tak? Dopiero jak zobaczy film, bądź przeczyta tę książkę, ponieważ Klemens Strzałkowski to był Jan Bohatyrowicz. No, Orzeszkowa zmieniła, co prawda ona znalazła ich po napisaniu tejże książki, ale to jest historia, o której nie będę teraz opowiadał. W każdym bądź razie to jest Jan Bohatyrowicz i to jest dom Klemensa Strzałkowskiego. Mam nawiązany kontakt z rodziną Bohatyrowiczów, to Państwu mówiłem. Pan Krzysztof Strzałkowski, który mieszka w Kielcach, napisał książkę i ta książka jest też w sprzedaży przez moje wydawnictwo. Obrazki z przeszłości, tom pierwszy po mieczu i właśnie opisuje, bardzo z wielkim pietyzmem opisuje szczegóły tejże rodziny. Trochę w innym kierunku idzie, bo idzie bardziej rodzinie, jest to taka biografia rodzinna. I po przeczytaniu tej książki
No to tak jak po naszej wizycie, ogarnia nas smutek, jak dowiedzieliśmy się, że bohater powieściowy Jan Bohaterowicz zginął w okrutny sposób, zamordowany przez Sowietów. Pokazywała Pani nad Niemnem, rzekę Niemen. Nie wiem, na ile jest to prawda, natomiast takie pogłoski, takie plotki kursowały przez wiele lat, że Stalin, rysując pierwszą granicę, odbierając nam ziemie wschodnie, narysował granicę na Niemnie. Polska miała sięgać powojenna do Niemna. Niemen miał dzielić Polskę i Związek Radziecki, no ale potem trochę zakreśliło mu się dalej, no i nie mamy tego Niemna w swoich granicach, tak? Niemen. Panie Adamie, bo nie dopuściliśmy Pana do głosu. Ale... Bardzo proszę. Przepraszam, no tak. A propos naszej wspaniałej podróży sentymentalnej, to jeszcze raz ogromny ukłon w Pana stronę, Panie Robercie, bo to Pana pomysł, Pana siła i tak dalej, i tak dalej. Tutaj była mowa, że Bóg grał, Warta grała w filmie nad Niemnem, natomiast dla mnie ta nasza wyprawa, ta podróż sentymentalna, a i bardzo poznawcza w różnych aspektach, miała jakby dwojaki wymiar. Przede wszystkim spotkaliśmy się po latach, bardzo wielu latach, to raz. Dwa, ja osobiście bardzo lubię rzekę. Rzeka płynie, rzeka ma swój rytm, ma swój zapach, proszę mi wierzyć. Rzeka ma swój dźwięk. I kiedy stanęliśmy, bo to bardzo piękne zdjęcie, tak, z tego wzgórza zamkowego, które Kasia nam wstąpiła, ale byliśmy na tym pomoście, właśnie Miniewicze, Bohaterewicze, prawda, który pięknie wkomponowany jakby w nurt rzeki i po prostu ta rzeka mówi, ta rzeka naprawdę mówi, może mniej niż by mogła powiedzieć, ale to było dla mnie coś niebywałego. Ja naprawdę czułem zapach tej rzeki. I teraz jeszcze na chwileczkę, bo przecież też o Pana książce, nie wiem, która się czyta po prostu fantastycznie, jednym tchem, a potem drugi raz już troszkę wolniej, w innym rytmie. A wracając do powieści orzeszkowej, to jeżeli założyć, że książka jest najwierniejszym przyjacielem czytelnika, który jest człowiekiem, zakłada, to w przypadku właśnie powieści nad Niemnem trzeba, aby czytelnik dojrzał do tej rzeki, do jej rytmu. Dlatego takie przecież słyszeliśmy takie opowieści, ach, to lektura, że kiedy, to że nudna, że tak. Nieprawda, to wymaga czasu nie ze strony tejże książki, tej powieści, tylko tego czytelnika. Z biegiem dni, z biegiem lat, słuchać się w rytm tej rzeki i wtedy następuje takie wspólne, ten właśnie wspólny moment czytelnika i tej książki. A wyprawa niezapomniana. Oczywiście bardzo intensywna, to też była praca, prawda? Natomiast ja pierwszy raz przekroczyłem wschodnią granicę. Marzyłem o tym od dawna, no ale tak się nie składało. Właśnie wspomniana przez Basienkę, nasza kochana Basienka Wachowicz, którą też całe lata współpracowałem, byłem zaszczycony taką możliwością. Tyle razy planowała właśnie tylko do Wilna czy do Grodna, no jakoś nie udało się. Paś już nie ma między nami, no ale spotkałem Pana, Panie Robercie, także ja jeszcze jestem bardzo panu dziękuję, że tak się szczęśliwie złożyło i no i że byłem na tym Wilnie. Miejmy nadzieję, że się kiedyś jeszcze tam wybierzemy, aczkolwiek nie jest to w tej chwili proste. Chociażby przez koronawirusa, tak, także trochę. Mieliśmy też szczęście, że nam się udało, bo myślę, że przez jakiś czas ten zakaz na Białoruś wjazdu będzie obowiązywał. Dobrze, proszę mi powiedzcie Państwo, co z tego wyjazdu, bo każdy miał na tym wyjeździe, ja na przykład miałem kontakt z Państwem, tak, pierwszy raz. Ale byłem tam już w Bohaterowiczach dziesiątki, jak nie setki razy, już nawet nie wiem, ile tam razy w życiu byłem.
Natomiast co Państwu, może nawet odbiegając od tematu na Dniemne, utkwiło w pamięci z tej wycieczki i co byście Państwo polecili na Grodzieńszczyźnie, jakby ktoś tam chciał pierwszy raz pojechać? Może Pan Piotr od dołu i tak będziemy sobie. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem było Grodno i okolice Grodna. Wyjątkowo zadbane i czyste miasto. To naprawdę rzadko widzi się. Nie wiem, czy to jest skutek systemu, który tam jest, ale jest tam porządek. Ale ja myślę, że wszyscy, którzy kochają literaturę, którzy mają za sobą lekturę nad Niemnem, czy lekturę książki, czy obejrzenie, chociażby obejrzeli nasz film, czy serial, powinni tam pojechać, bo to jednak daje zupełnie inną perspektywę i przybliża nam to, co tam się, to, co zostało opisane, to, co tworzyła Eliza Orzeszkowa. Warto tam pojechać. Pan Tomasz? No, mnie się wydaje, że warto chociażby dlatego, że to naprawdę jest polskie miasto, związane z naszą historią, z naszymi królami. No, w końcu tam umarł król Stefan Batory, tam obradował polski Sejm, tam ogłoszono rozbiór Polski, także no, to nie jest, że tak powiem, powód do chwały, ale niemniej jednak wydaje mi się, że warto tam pojechać i poszukać śladów naszej historii. Pani Kasia. Dokładnie to samo, co Tomek powiedział. To jest polskie miasto, to są polskie ziemie. Tam akurat w mojej rodzinie mama pochodziła z Wilna, tata spod Lwowa, ale mnóstwo Polaków jeździ, to mnie zaskoczyło podczas naszej podróży. Spotkaliśmy wycieczkę z Wielkopolski, spotkaliśmy jeszcze w mieście, zresztą cały czas są wycieczki w języku polskim. To miasto żyje turystami z Polski i rzeczywiście mnóstwo ludzi chce odwiedzić te miejsca. To mnie zaskoczyło. Myślałam, że będziemy samotnymi turystami, ekipą filmową, a tutaj po prostu spotykaliśmy to w miejscach pod Kurhanem. Tutaj spotkaliśmy szkołę imienia Jana Pawła, młodzież z Grodna, wspaniali młodzi ludzie, licealiści. Byliśmy w Muzeum Elizy Orzeszkowej, które też mnie bardzo zaskoczyło. Akurat Białorusini bardzo dbają o to miejsce i Polacy, którzy tam mieszkają, bardzo dbają o to miejsce. Tutaj jest Renia Kretówna, która była z nami, którą pozdrawiamy, jeśli nas ogląda. Wspaniałe plenery białoruskie, do polskiej ziemi oczywiście. I to po prostu jest coś, o czym być może, ponieważ Nad Niemnem już nie jest bodajże lekturą i tylko ten film pozostał, to myślę, że jednak warto wrócić w te miejsca i nasi dziadkowie, nasi rodzice pochodzący z Kresów i ich rodzice jeszcze te historie pamiętają i trzeba pamiętać o tych Polakach, którzy tam mieszkają, bo właśnie oni jeszcze tam trzymają te historie, opowiadają o tych historiach, o tych losach. Te losy są tak dramatyczne, nie mają Państwo pojęcia, ta książka, trzeba to powiedzieć, zebrane wszystkie informacje i badania, które Pan, Panie Robercie, przeprowadził, wywiady z różnymi ludźmi, ona pokazuje, jak dramatyczne losy miała ta społeczność i to parę pokoleń wstecz. Dlatego warto tę książkę przeczytać, bo ona wydaje się, że to będzie taka książka, że tereny, prawda, podobne co Nad Niemnem kręciliśmy i będą piękne ekspozycje, ale ta książka zawiera naprawdę mnóstwo, bardzo wiele tragedii. I to było trochę wstrząsające, ale bardzo polecam tę książkę. Rzeczywiście czyta się łatwo, stron jest niewiele, 195, jest bardzo czytelna, przejrzysta, no i świetnie napisana. W ogóle mi się wydaje, że te losy, które Pan opisał, one się nadają na drugi film, zupełnie nowy film fabularny o dziejach tych ludzi i tam nie jeden film by powstał. Tak, taka jestem
zauroczona tą książką, że przeczytam ją i trzeci raz, bo już ją dwa razy przeczytałam i za każdym razem inne historie wchodzą do głowy, także dopiero tak rzeczywiście za trzecim razem można zrozumieć tę epokę, te losy bardzo okrutne i to wszystko, co się tam wydarzyło, to akurat jest bardzo mocna historia, ale nasza. Dziękuję. Moja kolej? No ja miałem takie głębokie i ambiwalentne odczucia, no pierwsze dla mnie jako reżysera i filmoznawcy wcześniej dyplomowanego było dużą przygodą spotkać ludzi, którzy robili film, który jest już na stałe w historii filmu polskiego. No i drugim takim aspektem było dla mnie kontakt ze Wschodem. Ja byłem 3 razy na Ukrainie, tam dokumentowałem kwestię rzezi wołyńskiej i Białoruś była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo ten kraj jest, tak jak mówił pan Piotr, bardzo zadbany. Nie wiem, czy to jest na pokaz akurat Grudzieńszczyzna, no bo dalej nie dotarliśmy. Ojciec narodu. Tak? No to jest ogromny kontrast w stosunku do Ukrainy, która wygląda chwilami jak księżyc. A z drugiej strony ten z pozoru europejski kraj no dalej jest oddzielony od nas jakąś żelazną kurtyną, no bo spędziliśmy na granicy kilka godzin w jedną stronę, a w drugą stronę chyba jeszcze więcej, przeszukani dogłębnie. Kiedy robiliśmy zdjęcia, podjechało do mnie 2 dżentelmenów w starym Audi z karabinem jakimś pomiędzy nimi i zadali pytanie, co my tu robimy, no więc to byli panowie prawdopodobnie z KGB, czy jak tam się nazywa ta ich... To była mostowskie KGB, tak? A, no właśnie, ta ich służba, czyli... I potem obserwowaliśmy takich panów, którzy za nami krążyli, nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, tam jak byliśmy w jednej z restauracji, tam w podziemiach, to siedział taki pan i miał, wyczerpały mu się baterie w tablecie i udawał, że czyta tego tableta. Nie no, udawał, że czyta coś z tableta, a miał czarny ekran, no więc na każdym kroku tam byliśmy pod opieką takich panów i ten kontrast był dla mnie bardzo uderzający, że kraj, który wygląda bardzo, bardzo europejsko, no jest ciągle pod jakimś takim resentymentem sowieckim i to przykre, a no to jak państwo mówicie, no po prostu historia z każdego kąta spoglądająca na nas, piękny język, którym się posługują tamtejsi Polacy, który mnie wzrusza zawsze, jak go słyszę i troszkę go tam w filmie zostało. No, absolutnie moim zdaniem obowiązkowa pozycja dla każdego Polaka, wybranie się na Kresy, czy to ukraińskie obecnie, czy białoruskie. Można zrozumieć troszeczkę bardziej naszą historię. No i też spotkanie z żyjącymi tam Polakami daje ogromny zastrzyk energii, ponieważ no ich miłość do Polski, ich postrzeganie Polski jako takiej ziemi obiecanej no, pozwala troszeczkę nam znaleźć dystans do naszych tutaj takich no, prozaicznych i czasami żenujących sporów polsko-polskich. No, powinniśmy troszeczkę znaleźć ten dystans, zobaczyć czym ta Polska jest, jak to często bywa, kiedy się ją utraci, no to się ją docenia. No to takie może takim podniosłym akcentem zakończę. Pan Adam. Pan Adam pewnie. Pan Adamie. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Powrót do korzeni jest niezbędny dla, powiedziałbym nawet, dla higieny osobistej. Dla mnie nie wspomnieliśmy, byliśmy przecież na grobie i Jana i Cecylii. To jest też dla mnie był bardzo wzruszający moment, bardzo ciepła chwila. Ale poza wszystkim, słuchajcie, mam takie wrażenie, że nawet właśnie ta przeurocza pani Danuta i paru innych ludzi, ta młodzież, że mimo niełatwego życia, naprawdę, i różnych bardzo ciężkich historii, tragicznej, w tych ludziach ja słyszałem wewnętrzny uśmiech. Oni po prostu mają uśmiech. Ci ludzie mają uśmiech. Może właśnie dlatego, nie wiem. I ten uśmiech wart jest zobaczenia i usłyszenia przez wszystkich. Także gorąco, gorąco namawiam i zachęcam do odwiedzin Grodzieńszczyzny. Nie wiem.
Dziękuję. Będziemy zbliżali się do końca, ponieważ mieliśmy do godziny 19, może zaczęliśmy troszeczkę później, jest 19:15. Tu pani Kasia poruszyła taką bardzo ważną rzecz. Być może ktoś z polityków będzie oglądał, ponieważ wszystkich, którzy zaczęli oglądać nas, przepraszam, na początku ja miałem bardzo poważne problemy z internetem i nie mogłem zrobić transmisji na żywo. Ona tak zaczęła się gdzieś od około 20 minuty. Natomiast cały materiał będzie udostępniony, w związku z czym, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam do obejrzenia. Natomiast jeżeli jakikolwiek polityk, niezależnie od opcji politycznej, obejrzy ten program, to ja mam taki apel. Byliśmy w domu Janka Bohaterowicza. Ten dom nie tak dawno kupił Białorusin za, nie pamiętam, chyba 3 czy 4 tysiące, czy 6 tysięcy dolarów. W każdym razie nie była to duża kwota. On zmarł i w tej chwili próbują ten dom nadal sprzedać. Ja myślę, że warto, żeby w państwie polskim znalazły się jakiekolwiek środki, żeby to nasze dziedzictwo, o którym pisała Orzeszkowa, odrestaurować i to odbudować. Tak? To są Bohaterowicze, to jest takie miejsce. Polska arena na wschodzie, na tych ziemiach utraconych, polskość i tradycja tam była od XIV wieku. Także ja nie znam drugiego narodu na świecie, który zapomniał o swojej przeszłości w taki sposób, jak to się trochę czyni u nas, nie obwiniając nawet ludzi, ale obwiniając polityków. Natomiast druga rzecz to na Litwie jest polska szkoła, między innymi Adama Mickiewicza. Oni mają taką bardzo fajną tradycję. Ta szkoła zawsze, jak jest pierwsza klasa, przychodzi do szkoły, wyjeżdża na Białoruś do domu Adama Mickiewicza. Tak, żeby te dzieci zobaczyły świtę, żeby te dzieci poczuły klimat Adama Mickiewicza. Nie słyszałem, mieszkam na Podlasiu, w związku z czym bardzo blisko granicy, nie słyszałem, żeby polskie szkoły miały to w planach, żeby pojechać. Tam naprawdę jest bezpiecznie. To, co pan Jarek mówił, oczywiście są służby, które jeżdżą, pilnują. Natomiast jeżeli nie robi się niczego, co władzy nie pasuje, nie odpowiada, to nawet można to traktować jako ochronę. Natomiast tam jest o wiele bezpieczniej, zdecydowanie bezpieczniej niż na Ukrainie, gdzie tak naprawdę wyjście na ulicę nocą, nawet w dużych miastach, w tej chwili w Lwowie, jest nie do końca bezpieczne. I tyle. Jeżeli chodzi o plany i o fabularny film, ja myślę, że ja do Państwa wrócę niebawem z pewnym tematem. Cały czas nad nim pracuję. I kończąc, chciałbym jeszcze, żeby po jednym zdaniu, każde, jeżeli cokolwiek jeszcze Państwo chcecie dopowiedzieć, na pewno chciałbym i namawiam, żebyśmy się jeszcze raz spotkali. Mamy okres wakacyjny, może uda nam się, jeżeli jest internet, to jak widać nie jest to skomplikowane ani trudne. I żebyśmy sobie spokojnie jeszcze niektóre tematy poruszyli. To tak na koniec, panie Piotrze, puentując. Chciałem panu podziękować za to, że namówił pan mnie, namówił pan nas na tą wyprawę, bo naprawdę dała ona mi bardzo dużo. Dziękuję bardzo. Ja również panu dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Chcę powiedzieć, że Częstym Zagrodnym, jeżeli zdarzy się okazja, jeszcze raz tam pojadę na pewno, ponieważ troszeczkę byliśmy za krótko. No wiem, że nie dało się dłużej, ale chętnie pobyłbym tam przynajmniej z tydzień. Pan Jarek? Absolutnie mam podobne odczucie co pan Tomasz, chciałbym jeszcze nie raz pojechać na Białoruś. No i też powiem taką rzecz, którą dopiero usłyszałem przy montażu, nie wiem czy państwo to złapaliście, tam ten nauczyciel na mogile przy tym krzyżu mówił, że ten krzyż był opuszczony, zaniedbany. Jak się film Nad Niemnem pojawił na Białorusi, to ci ludzie zainspirowani filmem zaczęli o ten grób dbać. Także to takie dla mnie, jako dla filmowca i dla was pewnie to jest miłe, no, że kino naprawdę ma ogromną siłę oddziaływania, no, że potrafiło obudzić w tym no, jeszcze komunizmie ówczesnym chęć jakiegoś działania w ludziach. Więc to było dla mnie też bardzo budujące i tak chcę zakończyć. Pani Kasiu. No ja namawiam wszystkich do przeczytania książki Niemy Niemen, obejrzenia filmu, którego myśmy jeszcze nie widzieli, ale myślę, że to będzie wielkie przeżycie, ogromne. I po prostu
zwiedzajcie Państwo Białoruś. Nie zapominajcie o tym, że to były polskie ziemie. To jest nasze dziedzictwo. I tyle. I Pan Adam. Już się nie mogę doczekać kolejnej wyprawy. W tak zacnym gronie. Czekam na to bardzo, bardzo. I w związku z tym życzę wszystkim nam sobie dużo, dużo zdrowia i uśmiechu. Ja ślicznie dziękuję Państwu za spotkanie i powiem tak, mam nadzieję, że do takiej wyprawy dojdzie, jeżeli się wszystko ustabilizuje i będziemy mogli tam spokojnie wjechać. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z Panem Piotrem pierwszy raz, to miałem też trochę inne wyobrażenie, że będziemy jednak mieli więcej czasu, że sobie przejedziemy, a jednak to Państwo wiecie doskonale, że robienie filmu czy reportażu jest to bardzo ciężka i nie szybka praca, tak? Tego nie muszę Państwu tłumaczyć, w związku z czym nie udało nam się zobaczyć tego, co tam jest. Mało kto, może nie mało kto, bo dużo ludzi wie, natomiast jeżeli popatrzymy, kto tam tak naprawdę tworzył i mieszkał, no to zaczynając od Mickiewicza, Lelewela, Orzeszkowo, Moniuszkę, można tak nieskończoność, Słowacki, tak, w Krzemieńcu. Także na pewno pojedziemy, mam nadzieję, że niebawem, jeżeli te wszystkie epidemie nas opuszczą. Natomiast ja zachęcam, zapraszam, na pewno będziemy próbowali poszerzyć tą grupę osób, aczkolwiek jak Państwo widzicie, jak jest 6 osób, to myślę, że to jest optymalne, ale będziemy jakoś tam pewnie się sobie mieszali. Jeżeli znajdziecie Państwo czas, będzie mi bardzo miło. Na dzisiaj to tyle, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do miłego. Miło było się spotkać. Dziękuję.